powiedział: my jesteśmy sąsiadami, proszę pana. My jesteśmy też właścicielami tego terenu. Ja nie rozumiem, na czym miałoby polegać to prawo, że ktoś, kto jest właścicielem mniejszej działki, ma prawo powiedzieć, że ja jestem obcy, że ja nie mam prawa zrealizować inwestycji zgodnej z... Proszę państwa, ale ja tu nie mieszkam. Ja jestem właścicielem. No, jeszcze w tym kraju panuje to prawo własności. Ja nie proponuję zmiany przeznaczenia tego terenu. Ja nabyłem, jak jeszcze raz państwu powtarzam, nabyłem tą nieruchomość w dobrej wierze i planuję inwestycję, która jest zgodna z aktualnym przeznaczeniem tego terenu. Tak jak pan powiedział o tym warsztacie, będzie musiał pan wystąpić o zgodę na realizację warsztatu, jeżeli będzie to zgodne z aktualnym przeznaczeniem terenu, na którym znajduje się pana nieruchomość, pana działka. Ja też jestem właścicielem tej działki, na której planujemy inwestycje, i ta inwestycja jest zgodna z aktualnym przeznaczeniem. W związku z tym bardzo bym prosił, żebyście państwo jednak no, nie nazywali nas obcymi. Ale ja kupiłem działkę przeznaczoną pod zabudowę usługową, a nie pod zabudowę mieszkaniową. W związku z tym nie mogę mieszkać na działce przeznaczonej pod zabudowę usługową. Czy pan to rozumie? Dlatego, że działkę, którą kupiłem, przecinają dwie linie wysokiego napięcia. Nie posiadam linii 220 kV na działkach wokół mojego domu. Natomiast działki, które nabyłem, akurat mają dwie linie wysokiego napięcia, mają linię wysokiego ciśnienia gazu pod ziemią, są graniczą z alejami jerozolimskimi, trzy pasy w każdą stronę oraz graniczą z linią kolejową. Wydawało się, że to jest wystarczająco dużo uciążliwe sąsiedztwo, żeby nie planować tam zabudowy podlegającej na realizacji miasta ogród. W swojej okolicy rozumiem nie szukał.